Nie byłoby książek bez wydawców. Pięknych książek bez takich wydawców, którzy czują podobnie jak artyści i traktują je jak dzieła sztuki, które mają przemawiać do wrażliwości odbiorcy w wielu wymiarach. Jednym z takich wydawców jest Marta Lipczyńska-Gil, prowadząca oficynę Hokus Pokus. Projekty swoje przygotowuje wraz z Piotrem Gilem niespiesznie. Sięga po to, co nieoczywiste, zarówno w tematyce, jak i w kształcie książki. Tak powstają wyjątkowe pozycje. O tym, jak opowie nam sama Marta. Ktoś, kto pierwszy raz słyszy nazwę Hokus Pokus, często myśli, że ja wydaję, nie wiem, horoskopy albo jakieś różne magiczne książki. One są magiczne, ale w inny sposób. To się wzięło z tytułu książki Fonekuta, Hokus Pokus. Po prostu zagrała mi te wyrazy, jakoś tak zaczęłam sobie nimi grać. Dla mnie piękne książki są często te, które są brzydkie, to znaczy uznawane przez ogół za książki brzydkie, czyli które mają dużo czerni, które są szarobure, które są niepokorne, które są, mają jakiś niepokój w sobie. A jednocześnie lubię też książki bardzo takie harmonijne, to znaczy, że jest dobra koncepcja tej książki, dobra kompozycja. I właśnie dzięki współpracy z panem Józefem Wilkoniem, czy dzięki współpracy z Marią Ekier, czy dzięki temu, że zaczęłam bardzo wcześnie wydawać książki bardzo znakomitego niemieckiego ilustratora i autora książek obrazkowych i autorskich Wolfa Albrucha, to sama sobie wysoko postawiłam poprzeczkę. To znaczy współpraca z takimi artystami nauczyła mnie też obcowania z taką książką inną, unikatową, a jednocześnie mają w sobie wiele warstw i one są dobre i dla dzieci, bo nie bójmy się dzieciom pokazywać książek właśnie szaroburych, czarnych i takich, gdzie kot jest prawdziwym kotem, a jednocześnie też mają takie przesłania czy idee skierowane dla starszych odbiorców, czy w ogóle dla rodziców, więc jakby może tutaj wiele, wiele pomieścić ta książka może i połączyć pokolenia tak naprawdę. Pracuję w domu, teraz mamy większą przestrzeń, pracuję przy tym stole, przy którym siedzimy, poza tym no, potrzebny mi jest komputer tak naprawdę i telefon. Wiele spraw odbywa się drogą mailową. Oczywiście są autorzy, z którymi lubię się spotykać i wymaga to też spotkania, właśnie jak z panem Józefem na przykład, który do nas przyjeżdża tutaj, albo my jeździmy do pana Józefa. I co jest jeszcze istotne, w mojej pracy, oczywiście ja prowadzę wydawnictwo sama, ale nie odbyłoby się to bez pracy wielu osób. I taką najważniejszą osobą, która jest taką podporą i jest niezbędną osobą przy całym procesie, jest grafik i ten, kto projektuje wszystko, to jest mój mąż, który odpowiada za całą tą wizualizację, za projekty, za skład książek. No i oczywiście są ludzie, którzy są takimi satelitami, to znaczy gdzieś pracujemy na odległość. To jest korektor, redaktor, to są oczywiście autorzy gdzieś niekoniecznie z Warszawy, tylko gdzieś rozsiani po Polsce, z którymi się czasami spotykam, ale większość spraw załatwiamy przez telefon, SMS-ami, mailami. No tak ten świat wygląda i ta cała technika nam też to wszystko, jakby nie patrzeć, ułatwia. Ja po prostu wydaję to, o czym zresztą napisałam na stronie, co mi się żywnie podoba, dosłownie. Podchodzę do tego bardzo egoistycznie, to znaczy chcę wydawać to, co sprawi mi przyjemność i tak naprawdę w tym całym wydawaniu najfajniejszy jest proces. To znaczy to spotkanie się z drugim człowiekiem, z autorem, z ilustratorem, cała ta energia, która powstaje przy pomyśle, potem jak on kiełkuje, jak on się zmienia, potem są czasami gorsze momenty, coś nie idzie, potem staramy się to rozwiązać, odkładamy jakiś czasami projekt, on sobie gdzieś tam leży, odpoczywa na półce, potem nagle do niego wracamy ze zdwojoną siłą i tak naprawdę to są impulsy. Ja zawsze chciałam mieć swoją galerię sztuki, tak naprawdę, ale to było, wydawało mi się, że to przedsięwzięcie jest w ogóle ponad moje jakby możliwości finansowe i w ogóle wszelakie. I książka wydała mi się, taka artystyczna książka, ilustrowana przez właśnie wielkich artystów, wydała mi się taką namiastką galerii sztuki, którą mogę mieć. I takie mam poczucie, że tak naprawdę te moje książki to są takie mini albumy. I obcowanie z artystami i współtworzenie tych książek i wydawanie ich jest takim, myślę, moim małym wkładem no, w świat sztuki tak naprawdę, bo te książki zdobywają nagrody, wyróżnienia. Każda z tych książek, czy z tekstem, czy z bez tekstu, czy tego tekstu jest niewiele, to są po prostu albumy i małe dzieła sztuki.
bo rzeczywiście uważam, że obcowanie ze sztuką jakoś nam pomaga po prostu w życiu na co dzień i sprawia, że to życie staje się ciekawsze, głębsze, ładniejsze, lepsze. Właśnie szczególnie w tym czasie takim zamknięcia dobrze jest popatrzeć na ściany, na których wiszą po prostu obrazy i są grafiki i to rzeczywiście pozwala nam przenieść się w jakiś inny wymiar i pomaga nam w jakichś takich trudnych momentach. Chciałam pokazać książkę, która narobiła bardzo dużo szumu. Może Blanko kojarzysz, o małym krecie, który chciał wiedzieć, kto mu narobił na głowę. Książka, którą zachwyciłam się dawno temu, jeszcze mając to biuro na Saskiej Kępie. Nie spodziewałam się, że wywoła takie emocje. Tymczasem kret, który szuka winowajcy, kto mu narobi na głowę. Jest to w zasadzie książka kryminalna, gdzie kret szuka winowajcy, a przy okazji poznajemy, jak dzieci poznają, jak załatwiają się różne zwierzęta. Ale jest to zrobione bardzo inteligentnie, bardzo dowcipnie. W konwencji kryminału to jest naprawdę bardzo zabawna książka i świetna kreska Wolfa Elbrucha. No i oczywiście pan Józef Wilkoń, książki pana Józefa Wilkonia. Pierwszą, którą nam się udało wydać, to jest książka Kici Kici Miau. Prosta, nieskomplikowana kołysanka dla maluchów. Z takim prawdziwym kotem w roli głównej, jak to pamiętam w recenzjach pisano, że to jest 100% kota w kocie. I rzeczywiście pan Józef, jak mało kto potrafi oddać paroma uderzeniami pędzla całą energię zwierzęcia, jego urodę. Książka zresztą wydana, pan Józef, który bardzo się lubuje w czerniach, w srebrze. Rzeczywiście udało nam się zrobić taką szaroburą książkę, jak ten szarobury kot psotny. I panu Józefowi udało się napisać bardzo zgrabny, dowcipny i taki charakterny wierszyk. Nie powiem, parę razy mi się do niego brwało, że to jest bardzo nie dla dzieci wierszyk, bo kot łapie myszki i ptaszki, no ale takie koty są. I pan Józef bardzo często podkreśla w rozmowach, że przecież takie jest prawdziwe życie i jest za tym, żeby takie prawdziwe życie dzieciom pokazywać. Książka bardzo też dobrze przyjęta. Zrobiliśmy drugie wydanie polsko-angielskie. Ja tu właśnie mam to polsko-angielskie wydanie. A książka zdobyła tytuł książki roku PTWK bardzo się fajnie przyjęła. Kolejną książką pana Józefa, bardzo ważną dla niego i dla mnie, jest książka Psie Życie, która jest wyjątkowa też i z tego powodu, że pan Józef, znaczy to jest książka zilustrowana rzeźbami pana Józefa, coś czego nie było. Pan Józef o takiej książce marzył i nam się to udało zrobić i w dodatku napisał bardzo osobisty i bardzo wzruszający tekst. To jest monolog psa skierowany do człowieka. Jest to bardzo, znowu tutaj mamy wyklejkę srebrną, ulubione motywy pana Józefa, srebrny pies i bardzo wzruszający monolog psa, który mówi: mówię do ciebie, ja pies, twój największy przyjaciel. Książka wyjątkowa i tak się ciągle przymierzamy do zrobienia do druku, bo pierwszy nakład się sprzedał. Książka, która też zdobyła tytuł Najpiękniejsze książki roku oraz brązowy medal na targach w Lipsku. To jest też taka wyjątkowa nagroda, bo to się działo poza nami zupełnie. Książka gdzieś tam została dostrzeżona i to było bardzo, bardzo miłe i bardzo, bardzo fajne uczucie. Także książka zdecydowanie warta uwagi, unikatowa, kolejny raz się posłużę tym określeniem. Bardzo ważną książką, ale też trudną, nie ukrywam, jest książka Zmontowany elektron, którą pan Józef wykonał na iPadzie i to jest taki zapis tak naprawdę tego momentu, który się wydarzył, kiedy pan Józef zaczął się tym iPadem bawić. Książka dla mnie też wyjątkowa i taki zapis właśnie tego momentu uczenia się rysowania na iPadzie. Ale ona też jest trudniej przyjmowana przez odbiorców, bo kochają pana Józefa właśnie za tę chropowatość, za te uderzenia pędzla i nie wszystkim taki pan Józef się podoba. A ja tak naprawdę bardzo lubię te ilustracje, bo jak się przyjrzeć im, to tutaj widać pana Józefa w 100%. Ważną postacią też w wydawnictwie jest Maria Ekier. To też jest bardzo, bardzo ważna dla mnie autorka i myślę, że można też nazwać tą naszą relację taką przyjaźnią. Bardzo sobie cenię znajomość z Marią i myślę, że jestem z siebie dumna, że udało mi się Marię namówić do stworzenia książki autorskiej, bo myślę, że odkryłam w Marii też jej talent do pisania. I pierwszą książką była taka dla maluchów, książka Kocur może ślepia złote. Nie mam jej teraz przy sobie, w ogóle nakład się wyczerpał, ale potem Maria stworzyła książkę
autorską dla ciut starszych, a w zasadzie dla, powiedziałabym, bardzo uniwersalną. To są limeryki, alfabet. Maria stworzyła limeryk na niemal każdą literę naszego alfabetu. Co jeszcze mi się udało, to namówiłam Marię na to, żeby sama napisała te teksty. To znaczy, oprócz tego, że je wymyśliła, stworzyła, to zależało mi na tym, żeby własną ręką je napisała. I to się udało, więc ta książka jest taka całkowicie autorska w każdym calu. I kompozycje są tutaj Marii i jej ręką napisane, co takie jest, jakby taką książką totalną, powiedziałabym. I zdobyła tytuł najpiękniejszej książki roku, tylko Książki Roku Polskiej Sekcji IBY. Wzbudziło to wiele kontrowersji wtedy, ten werdykt, pamiętam, bo oczywiście wiele osób stwierdziło, że co to jest za książka, jakieś limeryki dla dzieci, przecież to nie dla dzieci. Ja bardzo lubię takie dyskusje, co jest dla dzieci, a co nie jest dla dzieci, więc bardzo polecam tą nieoczywistą książkę Marii Ekier. A w tym roku zdarzyła się książka bardzo unikatowa i bardzo specjalna, mam nadzieję, że ją tutaj mam. Jest. Połączenie dwóch dla mnie ważnych autorek, Agnieszki Wolny-Hamkało i Marii Ekier w projekcie Gdzie jest noc? W pewnym sensie jest to projekt mojej córki, która zadawała mi pytanie, gdzie jest noc? I z tego pytania jej narodziła się ta książka, pomysł na tą książkę. Zadałam to pytanie poetce Agnieszce Wolny-Hamkało i ona po prostu zaczęła tej nocy szukać i powstała bardzo niesamowita, poetycka, piękna, niebanalna książka o szukaniu nocy. Maria Ekier stworzyła do tego swoje mroczne, czarne, ale też takie zmysłowe i bardzo melancholijne ilustracje. Ja tę książkę po prostu uwielbiam, bo mam do niej szczególny stosunek poprzez postać małej Mai, ale też to połączenie tej energii kobiet, Agnieszki, Marii i mojej, no i małej Mai. I taki fajny ukłon Marii wobec mojej córki, naszej córki, bo znalazła się też ilustracja małej Mai tutaj na samym końcu, więc to też jest takie niesamowite. A ja zachęcam do spotkania z taką książką, bo jest to poezja. Nieprawda, że dzieci nie lubią. Lubią, nie muszą rozumieć. Poezja też po prostu się czuje. Niekoniecznie trzeba wcale te sensy łapać i od razu interpretować, co autor miał na myśli. Czasami po prostu trzeba złapać klimat i w tym się gdzieś tam, że tak powiem, zatracić. Ważną książką kolejną jest Lato Adeli. Bardzo mocna, odważna książka o dojrzewaniu, o przekraczaniu tego momentu, kiedy przestaje się być dziewczynką, a jeszcze się nie jest kobietą. Ilustrację tutaj stworzyła młoda, zdolna Agnieszka Kożuchowska. I książka zdobyła tytuł Książki Roku Polskiej Sekcji IBY, co było naprawdę dużym osiągnięciem Agnieszki i moim jako wydawcy, bo to po raz pierwszy się zdarzyło, że moja książka zdobyła, znaczy wydana przeze mnie książka zdobyła ten tytuł. Duży był odbiór tej książki, bardzo dużo kobiet, ale nie tylko, gdzieś tam odnajdywało siebie w tej historii Adeli. I bardzo też gorąco polecam, bo to jest książka, którą można czytać wiele razy i smakować język Agnieszki. Ona jest po prostu mistrzynią obrazu w języku, które tworzy. Bardzo mi się spodobał pomysł na książkę o myślach dla małych dzieciaków, czyli taką, powiedziałabym, egzystencjalną książkę dla maluchów, gdzie małe Teo siedzi i patrzy, jak pada, ale też patrzy, siedzi i myśli o myślach różne. I tutaj Agata bardzo w pomysłowy, krótki, zwięzły sposób tą historię ułożyła i wykonała fajne ilustracje. Teraz pracujemy nad kolejną książką, to będzie książka o pięknie. Jest trudniejszą książką do zrobienia, ale już powstaje, jest tekst. Do tego jest komentarz filozofa na końcu o pięknie. Tutaj mamy z kolei parę zdań prościutkich o tym, że myśli mieszkają w głowie, konkretnie w mózgu. Więc to wszystko się dzieje w tej książce i bardzo też ją gorąco polecam. W zasadzie z każdą książką związana jest jakaś niesamowita historia i o każdej książce mogłabym no, prawie mówić godzinami. Bardzo też taką fajnym pomysłem i bardzo fajnymi książkami są Brud i Dźwięk. To jest seria Czego nie widać, wymyślona kilka lat temu. Pierwszą książkę napisała Olga Woźniak pod tytułem Brud, a zilustrował Patryk Mogilnicki. Myślę, że rozpoznawalny ilustrator dużo ilustracji wykonuje do prasy, ale też plakatów i okładek książek. Natomiast to był jego debiut, co też jest fajne. Tutaj też wyszła książka Dźwięk. To jest książka Dźwięk w tej samej serii. Fajne autorki. Olga Woźniak przez lata była szefową działu naukowego w Przekroju. Irena Cieślińska, fizyczka z wykształcenia, jest teraz dyrektorką Centrum Nauki Kopernik, więc
fachowczynie, że tak powiem, w swoich tematach. Zależało mi na tym, żeby stworzyć bardzo proste, krótkie książki popularyzujące naukę, ale w taki niebanalny sposób, żeby to nie była nudna jak podręcznik, tylko takie nieoczywiste ciekawostki i też, żeby to się ułożyło w jakąś taką fajną historię. I to się udało zarówno w pierwszej, w drugiej książce. Te 40 książek ponad to nie jest dużo tak naprawdę na tyle lat, na ile prowadzę wydawnictwo. Tyle, że tak jak wspomniałam wcześniej, ja bardzo lubię proces sam. I ten proces czasami nawet specjalnie przedłużam, bo gdzieś tam uważam, że lepiej jest, jak on dojrzeje i jak zmierzymy się z kilkoma, nie wiem, pomysłami, czy jakimiś, nie wiem, pomysłami na projekt na przykład, niż po prostu lecimy za jakimś tam terminem. Mam ten luksus we własnym wydawnictwie, że sama sobie jestem szefem i sama sobie te terminy mogę przesuwać. I to jest oczywiście dobre i złe, bo czasami człowiek tak się trochę rozleniwia i gdzieś to się wszystko rozmywa. Po paru latach prowadzenia wydawnictwa stwierdziłam, że strasznie mało pisze się o książkach dla dzieci i młodzieży w taki sposób ważny i poważny i wnikliwy. I wtedy sama sobie wymyśliłam, że będę wydawała pismo, co jest dużym wyzwaniem i też innego rodzaju pracą w ogóle. Praca nad takim pismem jest zupełnie inną pracą niż praca nad książką. Do tej pory wydałam 35 numerów. To jest, pamiętam, że po trzech numerach pierwszych chciałam pismo zamykać, bo cała problem dystrybucji, docierania do ludzi to jest zupełnie inna specyfika niż książka. Nie udało mi się początkowo wstawić do dużej sieci tego pisma, bo pierwszy numer w ogóle miał inny format, duży, więc to jakoś było niewygodne, pamiętam. Więc wtedy zmieniliśmy format na ten, który jest obecnie. I teraz ta gazeta wygląda w ten sposób. No i te 35 numerów, tutaj jest ostatni ten numer wydany. To jest kawał takiego wkładu w wiedzę o książce w ogóle, o rynku książki, o literaturze. To są książki dobre i dla dużych, i dla małych, bo mimo że mają obrazki, czy obrazy, czy ilustracje, to są też znakomite książki dla dorosłych odbiorców, dla tych dorosłych pośredników, którzy potem przekazują dzieciom tą pałeczkę i myślę sobie, że one też łączą pokolenia fajnie, że może dorosły rozmawiać z młodszym, mogą czytać taki wiersz Agnieszki, Gdzie jest noc i po prostu rozpływać się w poezji, w czystym słowie, albo sobie gdzieś tam dalej szukać tej nocy. Mogą się skupiać na niesamowitych ilustracjach Marii, gdzieś tam szukać jakichś innych sensów. No, te książki po prostu są, użyję nie wiem już tyle razy się tego słowa, unikatowe, głębokie, inteligentne, ale też często służące tylko do czystej rozrywki i do takiego obcowania, powiedziałabym, z czystą sztuką. I to też jest ich ogromna wartość, więc zawsze namawiam do tego, żeby nie bać się takich pozornie brzydkich książek, nieoczywistych, szaroburych, brudnych, z czarną okładką. Dzieci naprawdę kochają różne kolory i naprawdę proszę mi wierzyć, że wiele razy podczas targów czy kiermaszy dziecięca ręka sięgała po książki, które wydaje, przyciągały wzrok dziecięcy, natomiast bardzo często słyszałam: to nie jest dla ciebie, od dorosłych, co oczywiście gdzieś tam powodowało we mnie jakiś bunt i czasami wchodziłam w jakąś taką dyskusję, ale to my dorośli tak naprawdę robimy często złą robotę, czyli cenzurujemy te książki, które dzieci powinny czytać lub nie. Dzieci powinny obcować z różnymi książkami, z różną estetyką, z różnym tekstem, z różnym obrazem, z różną kompozycją, bo dzięki temu tak naprawdę nauczą się krytycznego myślenia, gdzieś tam się wykształcuje ich gust, będą mieli, będą bogatsi o te wszystkie obrazy, którymi nasiąkną w dzieciństwie. Więc najważniejsza rzecz, żeby wykształcić pokolenie młodych czytelników, to po prostu, żeby książki były w domu i żeby one nie były zamknięte na klucz, żeby one nie były gdzieś tam pochowane w jakichś półkach, tylko żeby one po prostu były, mówiąc brzydko, nawet walały się po domu, żeby dziecko się bawiło tymi książkami, jak moja córka na przykład, nie wiem, budowało sobie, nie wiem, domki nawet z tych książek, ale to też jest właśnie obcowanie z książką. Przez dotyk, przez wąchanie książki też. Ja jestem na przykład zapachowcem, lubię wąchać książki, a papiery różnie pachną, farby różnie pachną.
takie, powiedziałabym, organoleptyczne spotkanie z książką też jest bardzo istotne, więc też nie bójmy się dzieciom małym pokazywać książek, wcale niekoniecznie muszą być w twardej, w sztywnych stronach, ale niech dzieci obcują z takimi książkami miękkimi, niech one po prostu z obrazem się spotykają. Małemu dziecku można z daleka pokazywać takie właśnie obrazy jak Marie Ecker i to jest przecież obcowanie ze sztuką, jednocześnie uczy się już, nie wiem, czerwień, konkretne kolory, więc to wszystko ma w sobie moc. Sztuka ma moc tak naprawdę.